dosyć już łez, dosyć pustych słów, dosyć już ściśniętych gardeł. Kancelarii Prezydenta. Aleksander Fedorowicz, tłumacz języka czeski. Technik chorąży Andrzej Michalak. Stewardessa Barbara Maciejczyk. Natalia Januszka, najmłodsza ofiara katastrofy. Miała 23 lata. Justyna. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Oh.
przestańmy się kłócić. Jakże to wszystko małe w obliczu przemijalności, śmierci, a przecież wszyscy do jednego zmierzamy.